Niech cała negatywna energia rozpuści się w dymie. Wszystko, co negatywne, wszystko, co nam nie służy, wszystko, co nie dla nas, niech rozstąpi się w dymie. Hej kochani, witam Was wszystkich serdecznie ponownie na naszym kanale Anielskie Przesłania. Witajcie kochani, witam wszystkie osoby powracające, te, które tak długo wyczekiwały na to czytanie. Kochani, przepraszam, wybaczcie mi, siła wyższa, niestety internet odmówił posłuszeństwa. Tak, mieszkam w Hiszpanii, a tutaj niestety takie rzeczy to się długo, długo załatwia. Wszystko wiecie jak to, maniana, na jutro, na później, tak? Także długi czas byłam niestety bez Wi-Fi. No i dopiero tutaj zaczną nam się lada moment może sprawy klarować. Także jeżeli udostępniam to wideo, to znaczy, że w końcu już się sprawy załatwiły, tak? Tak jak wspomniałam, siła wyższa, niestety nie ode mnie to zależne. Dobrze kochani, przejdźmy do czytania. Witam również wszystkie nowe osoby, które są z nami po raz pierwszy. Mega się cieszę, że odnaleźliście nas tutaj. Koniecznie kliknijcie sobie w subskrypcję tego kanału, żeby ponownie tutaj powrócić, ponownie mnie odnaleźć. Jeśli coś tu z Wami będzie rezonowało, jeśli będzie Wam się podobało to czytanie, kochani, zachęcam Was do kliknięcia w lajka. Dzięki temu zwiększają się nasze zasięgi, kanał rośnie na sile. Dobrze, przejdźmy do czytania. Dajcie, kochani, znać, z kim się tutaj łączę, z kim się łączy moja energia. Tak jak wspomniałam, jeśli jeszcze nie subskrybowaliście, zasubskrybujcie na przyszłość, żeby łatwiej mi było połączyć się z Waszą energią. Dobrze, jaka jest aktualna tutaj energia u naszych kochanych rybek. Dobrze. Wow! Dziesiątka denarów. O, i tutaj widzimy, że coś stoi na przeszkodzie. Tak, tutaj widzimy, że jest jakaś taka ognista energia. Bardzo możliwe, że jakieś konflikty na tle rodzinnym, tak? Dziesiątka denarów. Bardzo często właśnie możemy mówić o takich rodzinnych sprawach, tak? Domowych sprawach. Może to dotyczyć się też finansów. Może gdzieś tutaj coś nie układa się tak, jak należy, tak? Zaraz sobie zajrzymy dalej, kochani. Skąd to się wywodzi, tak? Zajrzyjmy sobie, jaki jest główny cel? Jaki jest główny cel tej sytuacji? Dostaliśmy dwie karty. Dwójka mieczy i trójka denarów. Tak, czyli tutaj widzimy, że w jakiś sposób jest to zblokowanie, jeżeli chodzi prawdopodobnie o współpracę. Bardzo możliwe, że jest tutaj strach przed otwarciem się na współpracę z innymi osobami. Może gdzieś tutaj się coś takiego wydarzyło, że Was to zablokowało. Dobrze. Skąd to się wywodzi? Tak, prawdopodobnie są to sprawy związane z rodziną. Gdzieś tutaj, tak, zobaczcie kochani, w przeszłości było tutaj bardzo dużo prawdopodobnie zadanych jakichś ciosów, bardzo dużo jakiejś ciężkiej energii, widzimy dziesiątkę buław, to mówi po prostu o takim wielkim ciężarze, który gdzieś tam dźwigacie na swoich barkach, tak? Bardzo możliwe, że przeżyliście tutaj coś bardzo ciężkiego. Tak jak wspomniałam, coś ma tutaj związek prawdopodobnie z rodziną, bo kochani, mamy i szóstkę kielichów, i dziesiątkę denarów. Mi to bardzo się kojarzy właśnie z takimi energiami rodzinnymi, tak? Może tu być nawet mowa o rodzeństwie, o jakiejś bliskiej rodzinie, osoby, które są dla Was bardzo ważne, tak? Może to też mówić właśnie o sprawach biznesowych dla osób, które są tutaj bardziej skoncentrowane na finansach, na biznesie w tej chwili. To też może mówić o tym, że w tej chwili są jakieś przeszkody. Bardzo możliwe, że emocje Wasze, w których się aktualnie znajdujecie, może sytuacje, które się wydarzyły w Waszym życiu, może jakaś żałoba po czymś lub coś ciężkiego, jakieś ciężkie przeżycia wpłynęły na to, o wybaczcie, bo tutaj kamerą trzęsę, wpłynęły na to, że tak, że jakby w jakiś sposób zamknęliście się na... Odsunęliście się od spraw finansowych, tak? Może nie wykładaliście tutaj wystarczająco swojej energii, pracy i coś tutaj, no niestety widzimy, że w tej chwili zaczęło się Wam palić pod nogami, tak? W jakiś sposób jesteście zamknięci na współpracę, prawdopodobnie, tak jak wspomniałam, przez jakieś przeżycia. Dokąd to idzie? Energia przyszłości.
Wow, będzie szybka akcja, tak? Widzimy, tutaj mamy, zobaczcie, rydwan, kochani. Także szybkie zmiany w Waszym życiu, tutaj będzie się coś działo, tak? Zaraz sobie to zobaczymy, o co tutaj chodzi, dokładniej sobie to postaramy się za chwilę rozstrzygnąć, ale teraz wejdziemy trochę dalej. Wasze otoczenie oraz Wy sami, tak? Tutaj prawdopodobnie te zmiany w przyszłości będą dotyczyły się osoby, z którymi dzielicie życie, tak? Swoją relację. To może się dotyczyć też Waszych emocji. Dobrze, widzimy, że tutaj w jakiś sposób w tej chwili pracujecie nad zbalansowaniem siebie, tak? Pracujecie nad tym, żeby stanąć może stabilnie na nogach, żeby faktycznie jakoś zharmonizować to, co w Waszym życiu jest do zharmonizowania, tak? Żeby nie pozwalać sobie po prostu, aby czuć się takim jakimś, nie wiem, niestabilnym. W tej chwili skupiacie się na tym, tak? Widzimy, że staracie się odnaleźć równowagę w jakiś sposób. Odizolować może nawet od tego świata zewnętrznego, od tego, co inni ludzie myślą, jak Was postrzegają. Staracie się może nawet od tego w jakiś sposób odciąć emocjonalnie, tylko skoncentrować się na sobie, żeby gdzieś tutaj faktycznie ten sam rozwój. Jak wygląda sytuacja w Waszym domu, w Waszym otoczeniu najbliższym? Wiara, tak. Musicie mieć tutaj wiarę i nadzieję w to, że zmieni się aktualna sytuacja. Widzimy tutaj znak byka. Tak, widzimy tutaj właśnie wprowadzenie jakiegoś balansu i równowagi. Wyszło nam cesarzowa w odwróconej pozycji, tak? Bardzo możliwe, że tutaj są jakieś zaburzone strefy rodzinne, tak? Bardzo możliwe, że ktoś, kogo postrzegaliście za taką osobę, na której należy się wzorować, kogoś, kto był dla Was, no tak, zdecydowanie wzorem do naśladowania, tak? Może to mówić o matce, o babci, może o jakiejś bardzo ważnej dla Was osobie, tak? Która w jakiś sposób zaburzyła to, jak tą osobę w tej chwili postrzegacie, tak? Może to też mówić o tym, że może gdzieś w ostatnim czasie przestaliście tak mocno przywiązywać uwagę do tego, co w domu, co w rodzinie, jak Was ludzie postrzegają, co o Was myślą. Poczuliście może w jakiś sposób nawet takie odcięcie pępowiny, tak? Od tego, co dotychczas było. Może właśnie od jakichś takich więzów, w jakiś sposób może się gdzieś tutaj wyzwalacie od jakichś więzów, może jakichś relacji karmicznych, które w Waszym życiu były, tak? Tutaj może też być zamknięcie właśnie jakichś cyklów karmicznych. Bardzo możliwe, że zmienia się w tej chwili w Was sposób, jaki postrzegacie dane osoby, dane sytuacje, może miejsce, w którym się w tej chwili znajdujecie. Może to mówić o tym, że zaczynacie inaczej postrzegać wszystko to, co Was otacza nawet, tak? Może nawet wiarę, którą wyznawaliście przez większość życia. Może gdzieś tutaj zaczynacie dostrzegać pewne rzeczy, które mówią Wam, a jednak no może nie do końca to było prawdą. Może jednak warto się temu przyjrzeć i wprowadzić tutaj małe poprawki. Mam gęsią skórę, także tutaj tak, właśnie przewodnicy duchowi starają się zdecydowanie przypieczętować, że tutaj następują jakieś ogromne zmiany. Wasze nadzieje i lęki. Wow, widzimy, że tutaj pragniecie naprawdę szybkiego postępu, szybkich zmian, ruch naprzód, tak? Ósemka buław, kochani. Widzimy, że tutaj jesteście gotowi już do tego, aby podjąć jakieś działania, tak? Czekacie tylko prawdopodobnie na to, aż coś się pokaże na Waszej drodze. Popatrzcie na tą wieżę. Jesteście gotowi na zmiany. Jesteście gotowi na te największe zmiany, najcięższe zmiany. Jakkolwiek one by nie mogły wyglądać, Wy wiecie, że pewne rzeczy muszą się zadziać, że muszą się wydarzyć, tak? Wy jesteście gotowi po prostu tak jakby już na wszystko. I po prostu z pełnym impetem jesteście w stanie już w to wstąpić. Widzimy, że tutaj nastąpiły jakieś ogromne zmiany, stąd tutaj też ta wieża, kochani. W Waszych nadziejach również, tak? Wy jesteście gotowi po prostu na totalną reorganizację Waszej rzeczywistości. Dokąd Was to prowadzi? Zobaczmy. Energia przyszłości, dokąd to prowadzi? Tak, giermak kielichów i jeszcze jedną kartę, dokąd to prowadzi? Wow, trochę dużo, no ale weźmiemy to, co dostaliśmy. Tutaj jest wybór, tak? Czyli stoicie przed jakimś wyborem, ten wybór, kochani, podejmiecie dobrą decyzję.
Czyli prawdopodobnie już w tej chwili jesteście świadomi tego, że coś musi się tutaj zadziać, tak? Stoicie przed wyborem w lepszym kierunku, w lepsze miejsce niż w tej chwili się znajdujecie, tak? Co, na cokolwiek w sumie byście się nie zdecydowali, ta karta tak pokazuje, cokolwiek byście nie wybrali, to będzie dla Was dobrą decyzją. Po prostu musicie ruszyć z miejsca, musicie dokonać wyboru, musicie wyjść z miejsca, w którym w tej chwili się znajdujecie, ale Wy to już wiecie. Także tu już jest prawdopodobnie podjęta jakaś decyzja i to prowadzi Was, kochani, zobaczcie, do wygranej, do wiwatu, do radości, do stabilności. Mamy tutaj asa kielichów, który mówi o takim spełnieniu emocjonalnym, tak? Mamy też tutaj diabła i mamy czwórkę mieczy. Także prawdopodobnie, kochani, dla mnie to tak wygląda, że tutaj po prostu ten Wasz wybór jest czymś bardzo pozytywnym. On Was prowadzi również do uświadomienia sobie czegoś. Bardzo możliwe, że sytuacja, w której się właśnie znajdujecie, ten wybór, który dokonujecie, on zaprowadzi Was w takim kierunku, że tam znajdziecie to spełnienie emocjonalne, które również pozwoli Wam wyzwolić się ze szponów diabła. Tak? To spełnienie emocjonalne w jakiś sposób otworzy Wam oczy na coś, coś, co Was gdzieś tutaj trzymało, tak, tak? Zobaczcie w ogóle, jaką mamy synchroniczność tutaj tych kart. Wypadły nam wszystkie razem, powiedziałam, dobra, bierzemy tak, jak leci. Kochani, no tego się nie da ukryć, tak? Widzimy tutaj ogromną stabilność, do której dążycie. To jest Wasz cel życiowy. Chcecie tutaj stabilnie stąpać po ziemi, ale chcecie koniecznie mieć to spełnienie. Chcecie czuć, że wiecie, po co idziecie. Chcecie czuć, że ludzie widzą, co Wy robicie. Chcecie czuć się w jakiś sposób też docenieni za to, co robicie, tak? To da Wam spełnienie emocjonalne przede wszystkim, bo jesteśmy rybkami, no nie oszukujmy się, rybki przede wszystkim bazują się na emocjach, tak? Rybki to empaci, rybki to są takie osoby bardzo, bardzo mocno emocjonalne, także dla nas akurat as kielichów to jest ta najsilniejsza energia, do której tak mocno dążymy, wydaje mi się, tak? Te spełnienie emocji, a to jest taki jakby dar od wszechświata, czyli dzięki temu, że wychodzisz z tego uwiązania, tak, które prawdopodobnie tyczy się właśnie tego diabła. To jest podjęcie tego wyboru, prawdopodobnie wyzwolenie się ze szponów tego diabła i po prostu ruszenie naprzód. To jest podjęcie decyzji, kochani. Musicie podjąć decyzję, wyjść właśnie z tego snu, z tego odpoczynku, z tej regeneracji, oczywiście, bo to jest bardzo potrzebne. Pamiętajcie, żeby tutaj też dbać o siebie w tym wszystkim, tak? Żeby dać sobie właśnie wystarczająco regeneracji dla organizmu. Ale postarajcie się wprowadzić właśnie te konieczne zmiany, podjąć ten wybór i trzymać się, stanowczo trzymać się Waszego wyboru, nie poddać się w międzyczasie, tak? Nie poddać się, nie pozwolić, żeby ten diabeł, tak? Czyli jakieś Wasze przyzwyczajenia, może nałogi, używki, jakieś codependency, czyli jakieś takie może poczucie, że ktoś wymaga od Was czegoś innego i dlatego tylko Wy czegoś nie robicie, tak? Także patrzcie, no Wy wiecie, co Wy macie robić, Wy wiecie, jaki jest kolejny krok. Każda z rybek, która w tej chwili tutaj się ze mną łączy, Wy kochani, Wy wiecie. My mamy tak silną intuicję, że to po prostu my nawet sami, jeśli bardzo tego chcemy, chcielibyśmy to uciszyć, to tak czy siak gdzieś tam z tyłu naszej głowy się przebija i do nas krzyczy. I my doskonale sobie zdajemy z tego sprawę, tak? Tylko czasami po prostu gdzieś tam to staramy się uciszyć, przydeptać. Cicho, nie krzycz nam tak głośno, daj mi jeszcze chwilę odpocząć. Tak to wygląda. Z wieloma osobami piszę, ludzie bardzo często to potwierdzają, właśnie ten fakt, także no nie da się ukryć, kochani, że tak mamy. Lubimy uciekać do naszego świata snów i marzeń i gdzieś te praktyczne czynniki nie zawsze może wprowadzamy aż tak mocno w życie. W każdym bądź razie tutaj widzimy, że następują zmiany, tak? Dokonujecie tej decyzji, dokonujecie wyboru, na odwrocie ponownie mamy, kochani, wybór. Tutaj dla Was też, tak jak sami widzicie, jak każdy z nas, jak intuicja podpowiada, Wy doskonale już wiecie, tak? Kolor, do którego Was bardziej przyciąga, tak? Tak, pojawia się ten, widzicie? Trójka buław, czyli pojawia się ta możliwość. Dzięki temu, że postawicie te zdrowe granice w Waszych relacjach. Tutaj tyczy się to rodziny, kochani. Bardzo możliwe, że tutaj decydujecie się naprawdę na to, żeby zrozumieć,
żeby dostrzec jasno i wyraźnie, co jest dla Was dobre, a co nie, co Wam szkodzi, a co nie, co jest dla Was toksyczne, co przynależy do Waszej rzeczywistości, a co niestety należy usunąć na bok. Niestety, stety, tylko po to, kochani, aby móc ruszyć z miejsca, aby móc się rozwijać, aby móc iść naprzód. Zobaczcie, siódemka buław, w która właśnie mówi o tych zdrowych granicach, tak? Tutaj mamy pustelnika, czyli właśnie uciekacie się do tego, aby to wszystko przeanalizować, tak? To był ten czas, kiedy usunęliście się na bok, kiedy musieliście po prostu analizować, co się dzieje wokół Was, dlaczego, nabrać zrozumienia i jasności, dlaczego się te rzeczy wydarzyły, po co one się wydarzyły, jaka to była dla Was lekcja, co ta lekcja miała Wam pokazać, co miała Wam przekazać, czego miała Was nauczyć, tak? Zmiana perspektywy, tak? Czyli widzicie tutaj się zmieniło bardzo dużo w Waszym życiu. Przede wszystkim to, jak postrzegacie pewne rzeczy. Postrzegacie być może pewne osoby w Waszym życiu, pewne relacje, tak? Widzimy, że dostrzegacie, że niektóre relacje dla Was nie były zdrowe, że one bazowały się przede wszystkim na rywalizacji, na walce, na porównywaniu, tak? Że gdzieś tutaj była negatywna energia i należy się tego po prostu odsunąć od tego. To było toksyczne i nie przynależy do Waszego życia już. Usuwacie się na bok, tak, kochani? Spełnienie marzeń. Idziecie w kierunku spełnienia Waszych marzeń, dostajecie tą magiczną różdżkę i lecicie po prostu po to. Mega, mega energia. Ja bym tak mogła, wiecie, bez końca wyciągać i po prostu czytać, co dalej, ale zobaczmy, kochani, sobie tutaj troszeczkę bliżej. Postaram się to też rozwinąć odrobinkę. Co tutaj się takiego wydarzyło? Jakie są dla Was najważniejsze wskazówki i podpowiedzi? Dobrze, zobaczmy jeszcze raz, o czym nam mówi dziesiątka buław. Tutaj był prawdopodobnie jakiś szybki ruch naprzód, szybkie jakieś podjęte decyzje i to wpłynęło właśnie na ten ciężar. Ktoś poszedł za głosem serca, poszedł za tym, czego pragnął, zdecydowanie w stronę słońca. Ktoś postanowił spełnić swoje marzenia. Dlaczego okazało się to takim bólem? Dziewiątka denarów, siódemka, tak, zbyt duży, widzicie, wybór. Ktoś tutaj żonglował, bardzo możliwe, że ktoś tutaj nie potrafił się skoncentrować na tej najważniejszej energii, na najważniejszych wyborach. Gdzieś tutaj ktoś może zbyt mocno żonglował i szukał i wybierał i no i coś się przez to zakończyło, tak? Bardzo możliwe, że to, że poszliście za głosem serca, w kierunku Waszego szczęścia pokazało Wam też, kto tak na dobrą sprawę stoi za Wami, a kto nie. Kto jest Waszym sprzymierzeńcem, a kto z jakąś zazdrością, z zawiścią patrzy na Was i nie może zdzierżyć Waszych wygranej, Waszych postępów życiowych, Waszych rozwojów może, w którym kierunku idziecie, a ktoś po prostu nie jest tam jeszcze, tak? Dobrze, o czym nam mówi Rydwan w energii przyszłości? Puszczacie to, czego się kurczowo trzymaliście, tak, kochani? Czwórka kielichów wyszła nam w odwróconej pozycji, czyli puszczacie coś, co było, co gdzieś się, prawdopodobnie gdzieś nie mogliście dostrzec właśnie czegoś, co jest takie ważne i na tą chwilę zaczynacie to rozumieć, co tu należy zrobić. Mamy również Królową Mieczy oraz Asa Buław, czyli dzięki temu, że w jakiś sposób przebudzacie się i rozumiecie, od czego tu się należy odciąć, tak? To jest ta toksyczność, od której się tu odcinacie, rozumiecie. Ten etap był bardzo ważny w Waszym życiu, bo on dał Wam do zrozumienia, kto z Wami idzie dalej, kochani. Kto w najlepszych momentach Waszego życia jest przy Was, ten jest. Ale kto w najtrudniejszych momentach Waszego życia jest przy Was, widzi to i wie i Was wspiera, ten, kochani, przynależy do Waszej przyszłości, do tego, gdzie będzie dobrze, gdzie będzie lepiej, tak? Pamiętajcie o tym, że wspierajcie się, otaczajcie się ludźmi, którzy są gotowi Was wspierać w każdej sytuacji życiowej, którzy cieszą się Waszą wygraną, ale również wspierają Was, kiedy potrzebujecie tego wsparcia. Wy widzicie, dostrzegacie tutaj pewne relacje, które były toksyczne w Waszym życiu i odcinacie się od nich, kochani. A to Wam daje nowe możliwości. To Wam daje nowe, może to też mówić, kochani, nie tylko o relacjach, to może mówić również o jakimś, na przykład o biznesie. Może zmienia się tutaj po prostu biznes, w którym działaliście, tak? Także niech każdy z Was weźmie to pod siebie. Musicie tą energię ułożyć tak, jak do Was to pasuje, tak? Pamiętajcie o tym, żebyście wzięli to, co do Was pasuje i to, co do Was nie pasuje i nie przynależy
należy to, żebyście tego nie manifestowali do swojego życia, kochani, tak? To jest czytanie generalne, wiele osób to ogląda, także te energie mogą rezonować z wieloma osobami. O czym nam mówi jeszcze tutaj Rydwan i As Buław? Pustelnik oraz dziewiątka mieczy. Tak, czyli to jest po wyjściu, widzicie, musicie też to zrozumieć i dostrzec, dlaczego przez to przeszliście, kochani. Pamiętajcie o tym, że musimy czasami doświadczyć bólu, żebyśmy mogli dostrzec to, co ukryte. Wskazówki odnośnie tego, dokąd dążycie. Co tutaj się musi zmienić. Czwórka denarów. Trójka mieczy. Tak, musicie tutaj, kochani, się odciąć od jakiejś właśnie rywalizacji i konkurencji. Coś, co to nie przynależy po prostu. Dla rybek to nie jest odpowiednie środowisko. My jesteśmy bardzo emocjonalni, jesteśmy empatami, tak? Także jeżeli wokół Was znajdują się jakieś osoby, które starają się z Wami rywalizować, które starają się w jakiś sposób cały czas Was wytykać, że jesteście niewystarczająco dobrzy w tym czy w tamtym, kochani, tu ponownie pojawia nam się król mieczy, tak? Czyli to zamknięcie tego. Musicie dostrzec, co jest dla Was dobre, a co nie. To jest dla Was lekcja, kochani, właśnie tych zdrowych granic, zrozumienia, nie patrzeć na to, że mnie tego uczono, że należy, bo szacunek, bo coś tam, bo ktoś tam, bo jakoś tam, kochani. Wiecie, miłość do siebie samego to jest chyba najważniejsza rzecz. Jeżeli potrafimy kochać siebie, wtedy potrafimy kochać każdego dookoła. Także nie pozwalajcie sobie na coś, co nie przynależy do Was. Nie pozwalajcie sobie na to, aby ktoś Was traktował w negatywny sposób, aby ktoś bawił się Waszymi uczuciami, Waszymi emocjami, aby ktoś szargał Wasze imię. Po prostu nie otaczajcie się takimi osobami. Ludzie mają prawo myśleć, co chcą, tak? To jest nasza... To jest własna wola i każdy ma prawo do tego, ale jeżeli ktoś w jakiś sposób stara się Was zranić, skrzywdzić, robi to świadomie i robi to i powtarza to, no to kochani, no to tutaj musicie sami wiedzieć i sami zrozumieć też, na co się decydujecie, że to jest Wasz wybór, tak? Wasz wybór jest, kim się otaczacie. Dobrze, zobaczmy sobie jeszcze o wskazówki, jeżeli chodzi tutaj właśnie o Wasz dom, rodzinę, to najbliższe otoczenie. As kielichów oraz głupiec, tak? Czyli, kochani, musicie się skoncentrować przede wszystkim na nowych początkach, na spełnieniu emocjonalnym. Zapomnijcie po prostu o tym, co było. Skoncentrujcie się na tym, co może być, tak? Postarajcie się po prostu napełnić swój własny kielich. Pamiętajcie, abyście mogli również obdzielać innych, tak? Jeżeli Wasza studnia jest pusta, no to niestety nie nabierzecie z niej, aby móc dać innym, tak? Także postarajcie się skoncentrować przede wszystkim na sobie. Postarajcie się, tak jak powiedziałam, odizolować od osób nieszczerych, od osób, które nie służą Wam w Waszym życiu, które sprawiają, że czujecie się źle, że czujecie się w dołku emocjonalnym, tak? Kochani, musicie tutaj postawić naprawdę na zdrowe granice, zrozumieć to po prostu, tak? Zadbać o siebie. To jest, w ten sposób dbacie o siebie, kochani, tak? Dobrze, zobaczymy sobie Wasze nadzieje i lęki, jakie tutaj mamy wskazówki odnośnie nadziei i lęków. Tak, balans. Tutaj musicie zaprowadzić balans w Waszym życiu. Nie pozwalać, aby cokolwiek zaburzało to w tą energię, w której się w tej chwili znajdujecie. Musicie się zregenerować, musicie wyjść na prostą, zrobić dla siebie to, czego Wy potrzebujecie. Przede wszystkim właśnie wprowadzić balans do Waszego życia. Król kielichów. Skoncentrować się właśnie na tym spełnieniu emocjonalnym. Jeżeli jesteście w związku, kochani, skoncentrować się na Waszej relacji. Nie pozwalać, aby jakieś osoby trzecie wtykały nos w Wasz związek, w Waszą relację. Skoncentrujcie się po prostu na tym, dokąd dążycie i z kim tam dążycie. Jeżeli nie ma osoby w Waszym życiu, no to kochani, skupcie się przede wszystkim właśnie na sobie, na swoich emocjach. Dajcie sobie to, czego Wy potrzebujecie, a wtedy przyjdzie do Waszego życia więcej, tak? Energia przyszłości. Jakie tutaj są wskazówki odnośnie tego wyboru? Tak, bądźcie sprawiedliwi. Mamy tutaj papieża, kochani. Także bądźcie sprawiedliwi. Starajcie się zawsze patrzeć właśnie ze swojego najwyższego ja. Starajcie się zawsze patrzeć właśnie z serca. Bądźcie też sprawiedliwi. Jeżeli ktoś Was krzywdzi, to też patrzcie na to sprawiedliwie. Pamiętajcie o tym, że Bóg również jest sprawiedliwy, tak? Wybaczanie wybaczaniem, ale musicie znać zdrowe granice, tak?
Także bądźcie sprawiedliwi, pamiętajcie przede wszystkim o sprawiedliwości. Tak, gdzieś widzicie, to może się dotyczyć właśnie jakiejś sytuacji rodzinnej, tak jak wspomniałam. Także kochani, no tak jak mówię, nie kierujcie się tutaj tym, co wypada, tylko po prostu bądźcie sprawiedliwi. Ktoś tutaj w Waszym kierunku może gnać z czymś. Bardzo możliwe, że w najbliższym czasie będą tutaj jakieś wiadomości, będą jakieś osoby, może ktoś nawet się pokazać w Waszym otoczeniu, może ktoś do Was przyjść niespodziewanie. Kto będzie chciał omówić jakieś sprawy, kto będzie chciał rozwiązać jakieś sprawy, tak? Widzimy, że ta osoba w jakiś sposób stara się tutaj ruszyć z miejsca, tak? Czuć, że jest tutaj taka ogromna energia, nie chce ona wejść zbyt raptownie, ale po prostu już się nie może powstrzymać. Tak, i ta osoba chce przynieść klarowność, jasność. Ta osoba chce powiedzieć, co naprawdę czuje, co naprawdę myśli, tak? Dosyć już trzymania się tak jakby w tyle. Ta osoba chce pokazać, czy powiedzieć Wam, jaka jest prawda. Widzimy tutaj jakąś straszną melancholię, tak? Smutek po tym, co się zakończyło, czego już nie ma. Bardzo możliwe, że właśnie to jest powodem, dlaczego ta osoba przychodzi. Może to jest osoba z przeszłości, która po prostu w tej chwili chce wtargnąć z powrotem do Waszego życia, bo widzi, że Wam się powodzi, widzi, że sobie radzicie, widzi, że jakoś tam dajecie sobie radę i tęskni za tym, co było, tak? Sprawiedliwość, nie martwcie się, wiedzcie o tym, że sprawiedliwości stanie się zadość, tak? Także po prostu idźcie z pozytywnym myśleniem do przodu, cokolwiek by nie było. Tak, to jest, widzicie, to jest przez... O, tak po prostu ma być. To jest tak jakby... Wszystko zorganizowane przez te siły wyższe, tak? Mamy świat, który mówi właśnie o zamykaniu tych cykli, tak? Dwójka kielichów, które może mówić właśnie o... Tak, zdecydowanie, kochani, ktoś tutaj pędzi w Waszym kierunku. To może być jakiś byk, ognista energia, może mogą to być inne, może to być też strzelec, może to być lew, może to być koziorożec. Widzę kilka tu różnych znaków, tak? Byk bardzo mocno mi się tutaj jakby tak przebija przez to wszystko. W każdym bądź razie ktoś tutaj, kochani, podjął jakąś decyzję, aby dłużej nie tkwić i po prostu ruszyć naprzód, aby bardzo możliwe, że tutaj też jest mowa o jakichś podróżach, może jakiś wyjazd, coś związanego właśnie z transportem, z przemieszczaniem się. Ktoś bardzo możliwe, że w Waszym kierunku gna, ktoś, kto chce wyjawić prawdę, ktoś, kto chce naprawić coś, tak? Kto chce wprowadzić jakiś balans w relacji, która została w jakiś sposób zaburzona. Nie było wcześniej porównobrania i dawania i ta osoba w tej chwili w jakiś sposób chce się Wam zrewanżować za coś. Czy Wy się zgodzicie? Czy Wy się na to otworzycie? Czy Wy tego chcecie? Nie bardzo, kochani. Widzimy, że Wy tutaj odchodzicie od czegoś, co nie daje Wam spełnienia. Odchodzicie od krzywd, od tych niepełnych kielichów, od tego, co nie daje Wam spełnienia. Tutaj się zadziały jakieś krzywdy. To były prawdopodobnie jakieś relacje karmiczne, tak? I dlatego prawdopodobnie, że Wy się gdzieś tutaj usuwacie na bok, to ta osoba czuje, że musi za Wami gnać, tak? Piątka kielichów. Nie ufajcie, kochani. Ja bym tutaj powiedziała, nie ufajcie, bo ktoś tutaj próbuje Wam mydlić oczy, tak? Nie bez powodu macie to poczucie, że należy już od tego odejść. Nie ma co tutaj sobie właśnie mydlić oczu. Nie ma, nie będzie tutaj tak jakby... Możecie liczyć tylko na to, że zadzieje się ponownie to, co było, tak? To jest karmiczna relacja, kochani. Więc jeżeli nie zamkniecie tej karmicznej relacji, to będzie powracać w kółko do Waszego życia. Musicie postawić zdrowe granice. Zobaczcie, należy postawić zdrowe granice i po prostu zakończyć to, co należy zakończyć. Zrozumieć, co jest, co przynależy do Waszego życia, a co nie. Tak, musicie stabilnie, stanowczo stąpać po ziemi i zrozumieć, czy to jest dla Was, czy nie, tak, kochani? Wy się na to decydujecie. Jeżeli to jest jakaś relacja, która sprawiała Wam dużo bólu i cierpienia, to Wasza decyzja jest w tym, czy Wy chcecie na powrót tej osoby do Waszego życia, czy nie, tak? Tutaj Wy już sami musicie podjąć decyzję. W każdym bądź razie pamiętajcie o tym, że jeżeli ktoś Wam pokazuje, jaki jest, no to uwierzcie mu w to, że on faktycznie taki jest. Ja nie mówię, że ludzie się nie mogą zmienić. Mogą się zmienić, owszem, jak najbardziej, jeżeli tego naprawdę pragną, jeżeli tego chcą. Jeżeli tylko nie tylko udają i nie nakładają masek. Każdy z nas ma wybór, każdy z nas ma swoją wolną wolę. Jeżeli chce, to naprawdę jest w stanie się zmienić.
Tutaj było coś stabilnego, tak, kochani, ale to runęło. Były jakieś tajemnice i kłamstwa. Zobaczcie, mamy siódemkę mieczy, tak? Czyli to są kłamstwa, oszustwa, kradzież. To jest takie bardzo negatywna energia. Poczucie, że ktoś was naprawdę zranił, wymknął się po prostu za waszymi plecami, zrobił z was najgorszych. I tak, i to wszystko zadziewa się tak jakby po ciemku, za waszymi plecami. Nikt nic nie wie, ale każdy wszystko wie, tylko nikt tobie wprost nie mówi, tak? Ale ty to wiesz, to jest to, my jesteśmy rybki, nasza intuicja jest silniejsza. Zanim coś się wydarzy, to my już to wiemy, my już to czujemy, tak? Tak, to są, zobaczcie, osoby trzecie, to są osoby, które za waszymi plecami chodzą, rozpowiadają rzeczy, tajemnice, rzeczy, o których, które zwierzaliście się im, wasze wspólne momenty, wasze chwile słabości obracają w tej chwili przeciwko wam. O Jezu, aż mam ciary na całym ciele, wyć mi się chce, ciężka energia, kochani. Strasznie mi przykro. Strasznie mi przykro, jeśli rezonujecie z tą energią, kochani. Wspieram was całym serduchem. Tulę was bardzo, bardzo mocno ze serca. Wyjdź mi się chce. ciężka energia. No, kochani. Oczyśćmy trochę tą energię, bo po prostu zaraz będę wyć. W każdym bądź razie, tak jak widzicie, to jest ta dziesiątka buław. To jest ten ciężar. To jest ten ból, to jest to zranienie. Tak, wkładaliście tutaj bardzo dużo energii, bardzo dużo swojej pracy, bardzo dużo swojego wysiłku i to nie przynosiło wam żadnych efektów, tak? Czekaliście w nieskończoność, a to wszystko tak jakby było takie ulotne, tak? Dajecie, dajecie, a to ulatuje i na koniec pozostajecie z takim wielkim ciężarem, tak? Ten ciężar jest również waszym skarbem, kochani. To są wasze doświadczenia, to są wasze lekcje, których doświadczyliście. Nikt wam tego nie zabierze, pamiętajcie o tym. Pomimo tego, że te przeżycia były takie ciężkie i że tak ciężko wam w tej chwili się z tego wygrzebać, takiego bagna, to pamiętajcie o tym, że to są wasze skarby. Nikt wam tego nie odbierze już, to jest wasze. I wy pewnego pięknego dnia zrzucicie ten ciężar tych wszystkich doświadczeń, zostaniecie z tym skarbem, z tymi swoimi doświadczeniami, z tą swoją mądrością życiową i dzięki temu będziecie mogli pomagać innym. Ale najpierw musicie sobie dać ten energię, ten czas, tą regenerację, bo tutaj no, należy po czymś się podnieść, kochani, po czymś ciężkim. Jak jest bardzo możliwe, że gdzieś tutaj też poprzez te wszystkie przeżycia, kochani, jest brak balansu w waszym życiu. Może gdzieś tutaj jest nadużycie czegoś, może w tej chwili w coś uciekacie, co staracie się, aby wam w jakiś sposób troszeczkę może złagodziło ból, tak? Może jakieś używki, tak jak wspomniałam, może jest tu nadużycie, nie wiem, alkoholu lub jakichś innych niezdrowych dla was używek, tak? Może jest tu przejadanie się, niedojadanie się, może pozwalacie sobie na rzeczy, które po prostu nie są zgodne z wami, nie służą wam, tak? Także tutaj też jest nawołanie, aby zadbać o siebie, tak? Fizycznie i psychicznie, kochani. Nie martwcie się, naprawdę idziecie w dobrym kierunku. Postarajcie się przede wszystkim myśleć pozytywnie, zmienić swój sposób myślenia na tą chwilę, tak? Ja wiem, że przeżyliście bardzo dużo ciężkich rzeczy i że w tej chwili musicie się zregenerować, ale najważniejszą rzeczą, którą możecie w tej chwili zrobić, żeby jak najszybciej wpłynąć na zmianę wydarzeń, tak? Na zmianę tego, co się dzieje w waszym życiu, to jest przede wszystkim to, żebyście, kochani, o siebie zadbali. Żebyście zaczęli myśleć pozytywnie. Pomimo tego, czy czujecie się na to, czy się nie czujecie na to, tutaj należy przerobić pewne rzeczy. Przyjrzeć się bardzo możliwe pewnym strukturom w domu, w rodzinie, może w pracy. I tak jak wspomniałam, kochani, musicie tutaj przede wszystkim zwrócić uwagę na to, co jest z wami zgodne, a co nie. Wszystko to, co was rozstraja, wszystko to, co powoduje w was ból, smutek, jakieś takie zaburzenia codzienności, że nie możecie się skupić, że ciągle o czymś myślicie i są to negatywne myśli, kochani. No musicie coś z tym zrobić, tak? Nie możecie pozostawać w takim negatywnym myśleniu, bo inaczej przyciągacie do siebie więcej tych negatywnych doświadczeń, tak? Szepty waszej duszy. O czym jeszcze powinniście wiedzieć? Czy koncentrujesz się w tej chwili na tym, czego najbardziej pragniesz? Jedną z wielu przyczyn, dlaczego nie jesteśmy w stanie osiągnąć tego, czego naprawdę pragniemy, jest to, że nigdy nie koncentrujemy się tak naprawdę na naszej sile, na naszej mocy. Większość ludzi ma w sobie zbyt wiele wątpliwości, jeżeli chodzi o ich drogę przez swoje życie,
bardzo często wątpimy w to, czy znajdujemy się w odpowiedniej ścieżce i tak na dobrą sprawę nie zatrzymujemy się przy żadnej z naszych konkretnych mocy, aby ją udoskonalać, bo wątpimy, czy naprawdę jesteśmy w stanie cokolwiek z tego wykrzesać. Mamy zbyt mało wiary w siebie, dlatego tak łatwo się poddajemy. Postaraj się w tej chwili skoncentrować na wzroście. Wyznacz dzisiaj jakiś ważny cel. Pozwól właśnie, aby ten cel był odbiciem takich wartości życiowych w Twoim życiu, tak? Abyś po prostu żył jakimiś swoimi priorytetami. Postaraj się może zrobić listę takich priorytetów w swoim życiu. Na czym najbardziej Ci zależy? Pamiętaj o tym, że to ma wychodzić z Twojego wnętrza, z Twojego serca, czego chcesz, czego pragniesz dla siebie. Postaraj się ukierunkować w tym jako swoją osobę, nie patrząc na to, co inni dookoła chcą, czy co inni dookoła wymagają od Ciebie. Postaraj się skoncentrować na tym, czego Ty, jako Twoja dusza, jako Twój byt, jako Twoja istota tutaj, w tym życiu, na ziemi, czego Ty naprawdę pragniesz, dokąd Ty dążysz, jaki jest Twój cel życiowy. Jeśli Ty to odnajdziesz, jeżeli Ty się na tym skoncentrujesz, cała reszta, kochani, to już tak jak ułoży się po prostu pod to. Jeśli wiecie, dokąd dążycie, jeżeli macie cel i zmierzacie w kierunku celu, to cała reszta tylko będzie już sprzymierzała się Wam, tak? W tym kierunku, w którym zmierzacie. Jaka jest najbardziej limitująca rzecz, którą w tej chwili sobie wmawiasz lub w którą w tej chwili wierzysz? Jakie historie sobie w tej chwili wmawiasz, kiedy myślisz o swoich marzeniach? Jakie są Twoje pierwsze limitujące myśli, które przychodzą do Twojej głowy? Jeżeli nie żyjesz w tej chwili życiem swoich marzeń, dzieje się tak tylko i wyłącznie dlatego, że jakaś część Ciebie nie wierzy w to, że jest to możliwe. Już czas na wzrost. Czas na level up. Postaraj się zajrzeć prawdzie w oczy. Skąd pochodzisz? Jakie nowe wierzenia są gotowe, aby je zaadoptować? Aby zamienić po prostu, aby wymienić te stare wzorce na nowe. Na nowe, lepsze, prawdziwsze. Te, które z Tobą współgrają w tej chwili, w tej nowej rzeczywistości, do której w tej chwili tak jakby wchodzisz, tak? Zapamiętaj, że Twoja wiara jest korzeniem Twoich rezultatów. Także pamiętaj, że to jest zależne tylko i wyłącznie od Ciebie. Postaraj się przyjrzeć właśnie swoim wierzeniom, uzdrów je i wznieś je na wyższy poziom. Już czas na to, jesteś gotów na to. Na co czekasz? Aż ktoś zrobi to za Ciebie? Na co czekasz? Nie odwlekaj już dłużej, nie odkładaj na później, nie czekaj, aż ktoś inny przyjdzie i wykorzysta Twoje marzenia za Ciebie. Musisz wziąć swoje życie we własne ręce i pójść swoją własną, unikalną drogą, którą nikt jeszcze nie szedł. Włóż całe swoje serce w akcję, w działanie, w siebie samego, w ryzyko, które podejmujesz. Po prostu działaj, idź w kierunku zdobywania swoich marzeń. Zrób to, co nieuniknione, aby się tam znaleźć. Podejmij decyzję i po prostu to zrób. Przestań czekać, przestań odwlekać, przestań odkładać. Już czas na ten ruch, czas na krok naprzód. Działaj, po prostu działaj z odwagą, idź do przodu, odkryj po prostu, z czego jesteś naprawdę stworzony. Wiedz o tym, że taka dzika dusza, silne serce nie są w stanie przegrać. Jesteś po prostu stworzony do tego, aby wygrywać. Daj sobie, tylko otwórz się na to. Nie kryj się, nie chowaj się i nie wmawiaj sobie, że nie jesteś czegoś wart. Jakie zdrowe granice należy tutaj wprowadzić w relacjach, którymi się otaczasz? Aby wprowadzić więcej zdrowych granic w relacje, z którymi na dany moment, którym się otaczasz, musisz po prostu przede wszystkim spojrzeć na to, czego Ty potrzebujesz, czego Ty chcesz, tak? Zająć się swoimi własnymi marzeniami, swoimi uczuciami, swoimi wierzeniami i poczuć się wartościowym tego, w co wierzysz, tak? Kiedy odseparujemy swoją energię od energii innych ludzi, wtedy nabieramy takiej klarowności, jasności i pewności tego, czego my naprawdę chcemy. Wtedy tak jakby zatrzymujemy się i przestajemy
robić rzeczy, które z nami nie rezonują. Przestajemy robić rzeczy, które robiliśmy tylko i wyłącznie dla innych, przez co powstrzymywało to nas samych przed ruchem naprzód, przed wzrostem. Jeśli jesteś empatą, pamiętaj o tym, no jak każda rybka, no nie ma opcji, nie znam rybki, która nie byłaby empatą. W każdym razie, kochani, pamiętajcie, że nadal możemy współczuciem dla innych być, możemy nadal służyć im pomocnym ramieniem, tak? Ale pamiętajcie o tym, że nikt z nas nie ma obowiązku naprawiania nikogo. Pamiętajcie o tym, że macie w sobie już wszystko, czego potrzebujecie. Tak samo jak te osoby, które was otaczają. Pamiętajcie o tym, że jesteście wartościowi, że jesteście warci swoich potrzeb, swoich marzeń. Musicie wyznaczyć zdrowe granice, bazując się właśnie na tym, co jest dla was najlepsze, kochani. Przestańcie ciągle patrzeć na wszystko, na wszystkich dookoła. Zacznijcie patrzeć troszeczkę na siebie. To jest miłość do siebie samego. Zróbcie to, czego wy w tej chwili potrzebujecie. Zajmijcie się sobą, aby wasze życie mogło ruszyć z miejsca. Napełnijcie swoją studnię, zanim będziecie mogli użyczyć jej innym. Napełnijcie swój kielich, z którego możecie się napić, zanim obdarujecie wszystkich, a wy uschniecie z pragnienia. Czy mówisz o tym, czego potrzebujesz, czego pragniesz? Wiedz o tym, że twoje potrzeby i twoje marzenia naprawdę mają ogromne znaczenie. To, czego potrzebujesz, to, o czym marzysz, nie jest zakomunikowane w odpowiedni sposób. Czego się boisz? Dlaczego boisz się powiedzieć swoją prawdę? Czy boisz się swojej własnej prawdy? Postaraj się może dzisiaj zapisać właśnie takie odpowiedzi. Jakie są twoje potrzeby? Czy mówisz nie? I czy mówisz tak, bazując się na swoich własnych potrzebach, tak? Czy mówisz twoją całą prawdę? Czy wierzysz w to, że twoje potrzeby są naprawdę ważne i czy dzielisz się nimi z innymi? I czy prosisz innych o to, czego chcesz i czego potrzebujesz? Czy komunikujesz swoje potrzeby? Lub może w jakiś sposób opierasz się temu, aby ktoś w jakiś sposób ci pomógł. Czego potrzebujesz, aby móc bezpiecznie wyrażać swoje potrzeby? Kochani, może to się tyczyć również potrzeb i wyrażania próśb odnośnie waszych aniołów, odnośnie właśnie w modlitwach, prosić po prostu o wsparcie, o pomoc, tak? Także no w jakiś sposób gdzieś tutaj się blokujecie. Bardzo możliwe, że no gdzieś tutaj trzeba jeszcze popracować właśnie nad tą wartością siebie, nad tym, jak postrzegacie siebie samych, o tym, czy doceniacie to, co macie w sobie i co potraficie, tak? Dobrze, kochani, weźmiemy sobie jeszcze kilka takich małych, drobnych wskazówek właśnie od naszych aniołów. Najważniejsze wskazówki i podpowiedzi dla naszej rybki, a później przejdziemy sobie, kochani, do pytań i odpowiedzi. Także zacznijcie się już tutaj zastanawiać nad najważniejszym pytaniem, tak? Czyli to, co trapi wam głowę, to, co zmywa wam sen z powiek, to, co przed snem, o czym myślicie lub rano, gdy tylko otwieracie oczy. Najważniejsze pytanie, co chcecie wiedzieć? Za chwilę będzie idealny moment na to, aby to pytanie zadać. Dobrze, teraz poprosimy jeszcze o kilka najważniejszych wskazówek dla naszych rybek. Poprosimy o tak po jednej karcie z każdej. Idealny termin. Tak, kochani, także nastał idealny termin, idealny moment, żeby zacząć działać. Poddaj się po prostu natchnieniu. Wiedz o tym, że drzwi są w tej chwili otwarte. Możesz przez nie przejść, a anioły będą ci towarzyszyć, będą cię wspierać w tej drodze. Nie zwlekaj. Wiedz o tym, że naprawdę masz już wszystko, czego potrzebujesz, żeby odnieść sukces. Wszystko i wszyscy stoją po twojej stronie i wspierają twój triumf. Archanioł Uriel, twoje uczucia zostały uzdrowione, co pozwala ci otworzyć się na większą miłość. Pięknie, kochani. Także to mówi nam o tym cyklu, który się tutaj domyka. Tak. Tutaj możecie poprosić właśnie o wsparcie i o pomoc Archanioła Uriela. On pomoże wam pozbyć się gniewu i niemożności przebaczania właśnie z waszego serca i umysłu. Także jeżeli jest tutaj w was jakiś żal, jakieś pozostałości po przeszłości, jeśli coś się stało, zwróćcie się do Archanioła Uriela. On wam pomoże właśnie w tej sprawie. On pomoże wam wyzwolić się z tych negatywnych uczuć i emocji przebaczania. Dobrze.
Kordelia, kontakt z naturą. Zbyt długo przebywałeś w zamkniętych pomieszczeniach. Wyjdź na zewnątrz, zaczerpnij świeżego powietrza. Odnów kontakt z naturą. Pójdź, pojedź gdzieś w jakieś miejsce, nad wodę może. Spróbuj się właśnie zrelaksować w takim miejscu. Więcej kontaktu z naturą. Troszeczkę się uziemić. Zrównoważ pracę i życie rodzinne. Tak? Także bardzo możliwe, że gdzieś tutaj w jakiś sposób zbyt dużo skupiacie się właśnie może na pracy i no nie wkładacie zbyt wystarczająco czasu właśnie w Waszą rodzinę, może dzieci, tak, to czym tutaj się należy zająć, lub wręcz odwrotnie, lub być może właśnie zbyt wiele emocji wkładacie i czasu w sprawy związane z Waszą rodziną i nie możecie skoncentrować na pracy. I to też może mówić o właśnie zrównoważeniu tej energii, tak, aby wszystko działało jak należy. Należy tutaj faktycznie wszystko zbalansować. Dostaliśmy dwie karty od Archanioła Michała, który mówi nam, że Twoje dzieci są strzeżone przez anioły. Także się nie martw, tak? Anioły chronią Twoje dzieci, tak zarówno te w niebie, jak i na ziemi. Także nie musicie się o nie martwić. Wiedzcie o tym, że anioły kierują nimi, aby były dobrymi dziećmi, kierują Wami, abyście byli dobrymi rodzicami, abyście byli dobrym wzorcem do naśladowania zarówno dla swoich dzieci, jak i dla innych ludzi. Oraz wieczna miłość. I tutaj jest taka piękna modlitwa dla Was. Pomóż mi dostrzec całą miłość, która mnie otacza, tak, żebym mógł poczuć bezpieczne otrzymywanie, wyrażanie i dawanie miłości. Także wiedzcie o tym, że jeśli znajdujecie się, tak jak wspomniałam, jakieś relacje, bardzo możliwe, że jest to relacja już z Waszą bratnią duszą, tak, że jest to relacja na całe życie i że jest to miłość wieczna i że nic nie jest w stanie zaburzyć tej miłości. Także jesteście tutaj również wspierani przez Wasze anioły. Dobrze, zobaczmy sobie jeszcze tutaj przesłanie. Syn. Twój syn jest pod dobrą opieką i może bezpiecznie poznawać świat. Nowa droga zawodowa. Twoje skupienie się na pracy przynosi nowe pozytywne skutki oraz ćwiczenie czyni mistrza. Poprzez codzienne ćwiczenia doskonalisz swoje zdolności i talenty oraz wzmacniasz swoją wiarę w siebie. Tak. Więc tutaj widzimy zdecydowanie, że jest tutaj jakaś energia odnośnie Waszych dzieci. Wiedzcie o tym, że nic nie stoi na Waszej drodze, jeżeli chodzi o Was i o Wasze dziecko. Jeżeli macie syna, to tutaj też jest mowa o tym, że to jest wieczna miłość. Nie martwcie się, bo nic nie zaburzy tej relacji. Także bądźcie o to spokojni. Wiedzcie o tym, że pojawi się coś nowego na Waszej drodze. Jakaś nowa droga zawodowa, być może jakiś nowy projekt, nowe działanie. Ale jeżeli skupicie się właśnie na tej pracy, to przyniesie Wam pozytywne skutki i przyniesie Wam to dobrobyt, tak? Dobrostan. Następnie mamy właśnie ćwiczenie, czyli mistrza. Czyli właśnie poprzez codzienne ćwiczenie, być może tych nowych właśnie jakichś takich zajęć, rzeczy, którymi się interesujecie, czym się zajmujecie, w ten sposób jesteście w stanie to ulepszać. Z dnia na dzień stajecie się coraz lepsi w swoim fachu i to jest dla Was zalecane, aby nie przerywać, aby działać w tym kierunku, bo to przyniesie Wam dobrobyt. Może to również mówić o tym, aby troszeczkę więcej ruchu wprowadzić, tak? Dlatego też ten kontakt z naturą tutaj był. Może to mówić też o jakichś ćwiczeniach na łonie natury, może trochę jakiegoś ruchu, jakieś spacery, może jakieś bieganie, jeżeli jesteście w stanie, tak? Biorąc oczywiście pod uwagę stan Waszego zdrowia. Także róbcie to, co jest dla Was dobre. Bierzcie pod uwagę, kochani, że to jest czytanie generalne, także to, co dla Was. Dobrze, przechodzimy, kochani, do pytań i odpowiedzi. Mam nadzieję, że pytanie już jest. Poprosimy sobie tutaj o odpowiedź. Trzy karty w odpowiedzi dla naszej rybki. Medytacja przyniesie odpowiedź, pierwsza karta. Następnie mamy zaufanie oraz jesteś gotów. Tak, czyli potwierdza nam się, kochani, ta energia, o której wspomnieliśmy wcześniej, że jesteście gotowi, to już czas, tak? O tym też już ta pierwsza karta nawet nam mówiła, że to jest idealny termin, kochani, tak? To jest idealny termin, czas zacząć działać po prostu, czas na zmiany, czas na działanie. Dobrze, przejdźmy sobie tutaj jeszcze, kochani, do naszych run, tak? Wyciągniemy sobie tutaj po jednej runie na każdą z kart.
Zobaczymy, co one jeszcze nam chcą powiedzieć. Nie będę patrzeć. Tutaj wybieramy po jednej na każdą z kart. Oraz ostatnia. Dobrze. Dobrze, czyli medytacja przyniesie odpowiedź. No i do niej, kochani, mamy tutaj naszą runę Ingwas, tak? I to jest Bóg Ziemi, która mówi właśnie o odpoczynku, o regeneracji, o odnowie, o być może jakiejś niespodziewanej pomocy, tak? Coś tutaj nowego może iść do Waszego życia. W każdym bądź razie medytacja również przyniesie odpowiedź, więc jeżeli chcecie troszeczkę więcej na ten temat się dowiedzieć, to postarajcie się właśnie zajrzeć bardziej w głąb siebie, przyjrzeć się swoim myślom, być może swoim snom. Podczas snów też możecie dostać wiele ważnych odpowiedzi. Następnie mamy zaufanie, które mówi tutaj właśnie, mamy runę Ichwas, tak? Która mówi o wytrwałości, o dążeniu do celu, o kontakcie z duchowością i zakorzenieniem się, tak? To jest ważna przemiana w Waszym życiu. Także miejcie zaufanie, bo ta przemiana również wymaga od Was czasu i cierpliwości. Nie starajcie się po prostu nic przyspieszać, nic ponaglać, tak? Ale wiedzcie o tym, że jesteście już gotowi, tak? Jesteś już gotów po prostu na działanie. To jest prawo przyczyny i skutku. Wiedzcie o tym, że po prostu pewne rzeczy się dla Was zadziewają, tak? Mamy tutaj runę Pertro, która właśnie mówi o takim przygotowaniu do zarządzania swoim losem, tak? Wiedzcie o tym, że jesteście już na to gotowi, że długo się do tego przygotowywaliście. Macie tą wewnętrzną mądrość i wiecie, i ona Was prowadzi w odpowiednim kierunku. Także postarajcie się po prostu skoncentrować przede wszystkim na tej Waszej wewnętrznej mądrości, mieć zaufanie, bo Wy jesteście prowadzeni w odpowiednią stronę. Jesteście gotowi na to, żeby wprowadzić już odpowiednie zmiany. Już czas na te zmiany, kochani. Już moment na te zmiany, tak? Wiedzcie o tym, że jesteście podczas tych ważnych zmian w Waszym życiu też wspierani, tak? Także się nie martwcie. Macie w sobie po prostu tą miłość. Musicie zrozumieć, jakie są zdrowe granice w Waszym życiu. Zrozumieć, że nie należy się uzależniać w żaden sposób od nikogo, że należy przede wszystkim sobie w pierwszej kolejności dać tą miłość, zadbać o swoje ciało, być delikatnym dla siebie, dać sobie odpoczynek, zdrowo się odżywiać, zrobić to, czego Wy najbardziej potrzebujecie. Postawcie te zdrowe granice otoczeniu z zewnątrz i zróbcie dla siebie to, czego Wy potrzebujecie, a ruszycie naprzód. Tego w tej chwili Wy potrzebujecie, kochani. Jesteście już gotowi na to, aby wprowadzić te najważniejsze zmiany do Waszego życia. To, co najlepsze, jest przed Wami, kochani, także zaciskamy zęby, jedziemy do przodu, a zobaczycie po prostu, jakie cuda zaczną się dziać przed Wami. Jeżeli jakieś wiadomości, kochani, tutaj z Wami rezonowały, bardzo Was proszę o pozostawienie lajka, tak? To zwiększa nasze zasięgi. Kliknijcie sobie również, kochani, w subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, żebyście nie zgubili tego kanału i żebyście byli na bieżąco, kiedy coś tutaj opublikuję, tak? Jeżeli chcielibyście się z kimkolwiek podzielić tym oto czytaniem, tym oto kanałem, tymi wskazówkami, pomocami, no to jak najbardziej również Was do tego zachęcam. Będę Wam niezmiernie wdzięczna. Do im większej ilości ludzi docieramy, tym lepiej, tak? Dziękuję Wam pięknie jeszcze raz. Bardzo Was proszę, zostawcie komentarz, czy coś tu z Wami rezonowało. Jeśli tak, możecie dać znać, co tu z Wami rezonowało, czy ta historia w jakiś sposób się z Wami potwierdza, tak? Dajcie mi znać, czyjąś energię tutaj odczytałam, czyją energię odczytałam, z kim to rezonowało, tak? Bo to też mnie bardzo ciekawi. Uwielbiam czytać Wasze komentarze, także czekam na nie. Pozdrawiam Was serdecznie, wysyłam ogrom miłości, ogrom wsparcia, tule bardzo, 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 bardzo. I do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam, pa!